Po takim meczu jak ten wczoraj ciężko jest cokolwiek powiedzieć, dlatego daliśmy głos wam, drodzy widzowie. No i oczywiście wy nas nie zawiedliście. Odpisaliście w liczbie 36 opinii na naszym Facebooku. Bardzo wam za to dziękujemy. My musieliśmy wybrać tylko kilka, dlatego szybko zaczynamy z waszymi opiniami na temat meczu Brazylii z Niemcami 7-1 dla Niemców. Zaczynamy od opinii Macieja Miłosza, który napisał: szybka gra Niemców i zabójcza skuteczność dała im zwycięstwo. Według mnie Brazylia przegrała przez nie brak Neymara, ale przez brak Thiago Silvy, który trzymał obronę w ryzach. Oczywiście w 100% się z tobą zgadzam, obrona Brazylii w tym spotkaniu wyglądała jak szwajcarski ser. No a skoro jesteśmy w tematyce kulinarnej, no to Niemcy wchodzili w ten blok defensywny jak w masło, także tak ta gra mniej więcej wyglądała. Miałem wrażenie, że przy wyniku 2-0 Brazylijczyków praktycznie nie było. Oni się położyli na murawie i leżeli oczywiście przenośni, bo tak nie było, oni stali. Paweł Bulik natomiast widzi ten problem troszeczkę z innej strony. Jego zdaniem Brazylia była zbyt pewna siebie. Grając u siebie myśleli, że doping kibiców i własne terytorium zrobią swoje, lecz trzeba myśleć o dobrym przygotowaniu fizycznym, co pokazała reprezentacja Niemiec. Wielu będzie mówiło po tym meczu, że to brak Neymara i Thiago Silvy spowodowały taki przebieg meczu, ale patrząc na całokształt, myślę, że nawet z tymi dwoma graczami wynik mógł skończyć się tak samo. A wy co, strefa futbolu, czyli my, myślimy na ten temat. Oczywiście również się pozdrawiamy, bo tutaj Paweł nas pozdrowił. Również ciebie, Paweł, pozdrawiamy. Ja myślę, że Niemcy byli od początku faworytami tego turnieju i udowodnili to tylko w meczu z Brazylią, która od początku tego turnieju nie zachwycała. Od początku tego turnieju już czegoś brakowało. Nie widzieliśmy tej Brazylii, o której wszyscy, o której zawsze było głośno, tej Joga Bonito, tego polotu w grze, ewentualnie tylko ta gra Neymara sprawiała przyjemność. Momentami może ta Brazylia funkcjonowała, ale faktycznie, no, z tymi dwoma zawodnikami wydaje mi się, że też nie awansowali do finału, bo po prostu na ten finał nie zasłużyli. No i na koniec Fryderyk Małecki pisze: Brazylia podała się szybciej niż Francja w 1940 roku. Prawdziwy blitzkrieg. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, za te komentarze. Mam nadzieję, że powstanie taki filmik po dzisiejszym meczu drugim, półfinałowym między Holandią a Argentyną. No i powoli nam się kończą te mistrzostwa, a ja życzę wam dzisiaj wspaniałych emocji, no i do zobaczenia następnym razem.